Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. W żaden sposób nie można. To pani profesor Elżbieta Łączyńska, proszę państwa, jesteśmy na antenie. Proszę państwa, profesor Elżbieta Łączyńska, Szkoła Główna Handlowa PS Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, dr Andrzej Jędarski, był minister współpracy gospodarczej za granicą, prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Krzysztof Baryn, Ruch Prezes Związku Firm Doradztwa Finansowego, wiceprezes AZ Finanse. Ja się nazywam Tadeusz Mąż, witam państwa bardzo serdecznie, a taką swobodną rozmowę mieliśmy przed wejściem na antenę. Wracamy do naszego porządku. Cóż to widać, proszę państwa? No, w zeszłym tygodniu na rynkach papierów wartościowych było bardzo optymistycznie. Wzrostami się zamknęły notowania w Stanach Zjednoczonych, także w Europie Zachodniej. Poniżej 1%, co prawda, ale jednak wzrosty. WIG20 zyskał na zamknięcie tygodnia prawie 0,8%. Dzisiaj Nikkei w Tokio 1,13% na plusie. Hang Seng w Hongkongu ponad 1%, 1,1%. Dokładnie. WIG20 w tej chwili zyskuje od góry do dołu właściwie zielono. WIG20 zyskuje 0,5%, na innych rynkach także wzrosty. W Paryżu w tej chwili 0,56% na plusie. Waluty, cóż, na razie jeszcze drożeją, a pewnie jeśli będzie plusowo, to zaczną tanieć wobec złotego. W tej chwili frank szwajcarski o 0,07% kosztuje 2,97, euro traci już 0,11%, kosztuje 3,91, dolar amerykański 0,13%, także na minusie cena 2,89 i funt brytyjski jeszcze na plusie 0,25%, cena 4,64 zł. EKG. Zaczniemy od informacji, proszę państwa, powiem szczerze, dla mnie bulwersującej nieco, aczkolwiek niektórzy powiedzieli, no co, bogaci to niech płacą, a cóż to takiego. Duża firma zapłaci 1,000 zł za interpretację podatkową. Ordynacja podatkowa, resort finansów chce, żeby koszty wydawania interpretacji w całości pokrywali starający się o nie przedsiębiorcy. Podnosi więc opłaty o ile? Bagatela, 2,5%. Do tej pory było 40 zł. Teraz będzie 1,000 zł. Jedną z propozycji jest zmiana wysokości opłaty za wydanie interpretacji podatkowej. 40 do 1000 zł. 40 do 1000 ma być podniesiona tylko dla dużych podmiotów, które rozliczają się w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych. Zmiany będą dotyczyć na przykład podatkowych grup kapitałowych, banków, zakładów ubezpieczeniowych, oddziałów i przedstawicielstw firm zagranicznych. Resort finansów usilnie szuka dodatkowych wpływów budżetowych i to wiadomo, właśnie o to chodzi. Wskazują na to rewolucyjne zmiany, które zawiera projekt założeń do zmiany ordynacji podatkowej i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. No ale może ta wykładnia będzie 25 razy lepsza. Szybsza. Szybsza, lepsza 25-krotnie i wtedy będzie uzasadniona ta cena. 2,5% będzie lepsza wykładnia. Czyli tak, 25-krotnie być może zwiększyłaby się liczba urzędników Ministerstwa Finansów, no tak. Tych, którzy interpretują, bo teraz tam niewielu pewnie wydaje te interpretacje podatkowe, trzeba by zwiększyć o 25-krotnie i wtedy być może. Albo ci, którzy zostaną, będą 25-krotnie więcej zarabiać. To myślę, że no my sobie żartujemy, ale problem jest poważny. Problem jest poważny, bo właściwie właśnie można to potraktować jako dość atrakcyjne źródło wpływów do budżetu 7 państwa. 7 200 000, właśnie, taka jest takie założenie, że o tyle zwłaszcza, że tych milionów będzie tym więcej, bardziej będzie złożony system podatkowy, czyli im bardziej nieprzejrzysty, niejasny system podatkowy, tym większe będzie zapotrzebowanie na interpretację. To jest doskonała motywacja do tego, A w ogóle uważam, że motywacje są hańbą dla ustawodawcy, znaczy interpretacje. Interpretacje są hańbą dla ustawodawcy. Czyli im więcej tych interpretacji, to znaczy, że tym gorsze jest prawo. Czyli Sejm powinien zapłacić za to. No właśnie. Czyli w własnej kieszeni posłowie. Czyli powinien po tysiaku. Tak. No ale jest jeszcze jedna kwestia. Te wszystkie interpretacje powinny być upubliczniane. Jeżeli jest jakakolwiek interpretacja, to powinna być natychmiast upubliczniana, żeby z tego typu interpretacji mogli korzystać wszyscy i oczywiście nieodpłatnie. I wtedy tych zapytań byłoby mniej. Może rzeczywiście prawo by się poprawiło, ale podstawowym rozwiązaniem jest właśnie jednak uproszczenie systemu podatkowego, o czym wielokrotnie tutaj mówiliśmy.
od tego się prawo nie poprawi oczywiście, bo ten, że tak powiem, pies pogrzebany jest gdzie indziej. Trzeba inaczej zmienić cały proces jego stanowienia. Gdzie jest pogrzebany, panie prezesie? No, w samym sposobie właśnie uchwalania prawa. Przecież w Polsce po pierwsze prawo jest resortowe, bo się je tworzy w ministerstwach. W zasadzie nie biorąc pod uwagę wpływu, jaki ma na dział, który podlega innemu resortowi. Nawet te międzyministerialne konsultacje czy zbieranie opinii jest fikcją. Ja pamiętam, że jak byłem ministrem, dostawałem często rano gruby, opasły, szybkę nowego propozycji prawnej i na wieczór to miało być gotowe, bo we wtorek było posiedzenie Rady Ministrów. Więc to oczywiście nie jest wszystko poważne. Natomiast są dobre wzory, jest wzory na przykład brytyjskie, gdzie jest specjalna jednostka rządowa, w której zatrudnia się prawników, nie jakichś tam specjalistów, i która po prostu dostaje zadanie od rządu przygotować legislację. Jest dobry wzór szwedzki, gdzie są bardzo, że tak powiem, precyzyjne kryteria, jak prawo ma wyglądać. Właśnie ma być to, o czym mówiła pani profesor, przejrzyste, zrozumiałe dla każdego i nietasiemcowe. Biorąc pod uwagę choćby ilość aktów prawnych, które w Polsce powstają, to są dziesiątki tysięcy stron rocznie. Przeciętny człowiek nie ma absolutnie żadnych szans zapoznania się z tym, a też twierdzę, że nie każdy prawnik to zrobi. A na pewno nie każdy poseł. Proszę państwa, ja chciałbym przypomnieć, Zady. Tylko że mogą nas państwo podglądać na portalu tokfm.pl i dyskutować z nami na Facebooku facebook.pl/tokfm. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Oczywiście się w pełni zgadzam z tym, co tutaj wcześniej państwo powiedzieliście, natomiast dodatkowo to się wpisuje w taki mechanizm, powiedziałbym, jednak taniego poklasku, dlatego że w Polsce wciąż jest bardzo mały szacunek dla osób, które tworzą firmy, które są właścicielami firm, które tak naprawdę tworzą miejsca pracy. I to, co pan redaktor raczył przytoczyć z tą swoją interpretacją, że przecież to nic takiego się nie stanie, tak mogą myśleć przeciętnie osoby, które czytają gazety, ponieważ tak. Te firmy na to stać. I właśnie to jest tylko 7 milionów, z drugiej strony aż 7 milionów do budżetu, ale dodatkowy aspekt wskazujący na to, że jeżeli ktoś zarabia, ktoś tworzy przedsiębiorstwo, ktoś tworzy miejsce pracy, to w związku z tym, że można to może dać. Nakładać obciążenia. A moje pytanie jest takie, jaka jest różnica pomiędzy dużą a małą firmą z punktu widzenia interpretacji prawa? No po to stworzyliśmy cały system kontroli skarbowej, po to dyskutujemy o tym, w jaki sposób też urzędników zdyscyplinować, żeby nie zbyt pochopnie, nie wydawali decyzji, nie nadużywali decyzji. Prawa. I tak samo nie naruszali prawa. Proszę państwa, no tutaj jest ciekawa bardzo sprawa, w jakiej my sprzeczności totalne popadamy. Z jednej strony mówimy tak, no obywatele, proszę bardzo, teraz tworzymy prawo, które będzie karało urzędników, czy będzie można karać urzędników za naruszenie prawa, za rażące naruszenie prawa. To też tam jest rażące naruszenie, tutaj można dyskutować, co jest rażącym naruszeniem prawa, prawda? Żeby zmobilizować ich do tego, że bardziej starannie zastanawiali się przed wydaniem decyzji, żeby te decyzje były jak najbardziej trafne. Z drugiej strony tworzymy prawo, które tak naprawdę zachęca do tego, żeby stanowione prawo było nieprecyzyjne, bo czym więcej interpretacji, tym więcej wpływa do budżetu państwa, bo za każdą interpretację i czym więcej postulatów o interpretację, czy wniosku o interpretację prawa, tym więcej pieniędzy wpływa do budżetu państwa. Tak, ale, o co chodzi? Ale kuriozalny jest sam pomysł, że za niejasne regulacje ma płacić ten, kto pyta, tak. Żeby mu wyjaśniono. Więc czym bardziej jest tym niedoskonały, tym więcej musimy zapłacić. Postawmy kropkę nad i. Za niedociągnięcia państwa, bo to są niedociągnięcia państwa, płaci prywaciarz, no, jak zwykle. Państwo każe sobie bulić, no. I po co to wszystko było zmieniać, proszę państwa? Trzeba było zostawić po staremu. Naprawdę. Socjalizm, pan o tym no mówił. Tak, no. No dobre. No co chwilę, jak co wezmę gazetę do ręki, to myślę, po co to zmieniali? Na przykład Władimir Putin tupnął, benzyna na stacjach staniała. Premiera Rosji zdenerwował wzrost cen na stacjach, więc nakazał zaprowadzić tam porządek. Największe koncerny natychmiast potulnie spuściły sceny. Ja bym, panie redaktorze, zacytuję przy okazji, jaka jest cena, średnia cena benzyny
2,8. 27 rubli, czyli 2,80 zł kosztuje średnio w Rosji litr. A to przed tupnięciem czy po tupnięciu? Chyba przed tupnięciem. Po tupnięciu będzie... Będzie tupnięcie. Będzie tupnięcie. Po tupnięciu będzie mniej. No, ale znaczy, to jest... styl sprawowania władzy jest ten sam. Zmieniły nie się można by zaprosić właśnie pana premiera tutaj do Polski, żeby zrobił porządek. Też by tupał parę razy. I... Ale jeszcze wracając do tej interpretacji, do tych nieszczęsnych interpretacji. Ja tego nie rozumiem. To właściwie na zdziwienia można by było zostawić. Dlaczego jest tak, że jeżeli jeden urząd skarbowy wydaje inną interpretację, a drugi inną wobec tego samego prawa, dlaczego natychmiast ministerstwo nie daje właściwej informacji, nie upublicznia tego? No, to są... Wykładnie daje, bo interpretację tylko może ministerstwo w tej chwili, bo kiedyś dawały urzędy, teraz ministerstwo interpretacją, to jest wykładnie, jeśli jeden tak, urząd wykładnie, daje... oczywiście. To powinno być publikowane wszystko, no właśnie, w internecie. No, o tym mówię. Że to powinno być upubliczniane i wtedy ta przejrzystość prawa byłaby większa przy całej jego niedoskonałości, ale podstawowym rozwiązaniem jest jednak dążenie do przejrzystości prawa. I to jest problem. No, wszyscy szukają na gwałt pieniędzy. Ministerstwo Finansów, proszę państwa, także. Ale no, są sposoby na omijanie tegoż, na omijanie podatków. Nie rząd w skarbówce. Co 10. podatnik sprawdzony przez urzędy skarbowe twierdzi, że zarabiał na nierządzie. Gazeta Wyborcza pisze dzisiejsza. Urzędnicy mówią, koniec z tymi wykrętami. Utrzymuje się z nierządu, udowodni. Podatnicy... Ale o to ciekawe. A w kredytnim pokoju muszą pokazać dowody. Znaczy klientów sprowadzić. Z hoteli, zdjęcia, notatki z kalendarza, maile czy bilingi, no i tu jest sposób na ten... To taki stwierdzono, że natychmiast tego typu interpretacja, czy tego typu uzasadnienie, skąd mam dodatkowe dochody, spadło, tak? W momencie, w którym trzeba było udowodnić. Zobaczcie, jaka to jest pruderia, bo w Polsce oczywiście prostytucji się nie uznaje za zawód, bo nie wypada, prawda? Nie wypada, natomiast... No, domów publicznych nie jest. Domów publicznych też nie ma. Natomiast fiskus tam się wierci na tym krześle, prawda? Mówi, cholera, jak się tutaj do nich dobrać. Jeszcze ludzie to nic nie wykorzystują i śmieją takie oświadczenia. Proszę państwa, no co dziesiąty przepytywany o to, skąd wziął pieniądze na wybudowanie domu na przykład, czy tam zakup samochodu, czy jakiegoś luksusowego dobra, no i mówi, że no, jeśli potrafił dowodzić z nierządu. To znaczy, że w sensie, że tak powiem, odium społecznego, zawód prostytutki, czy prostytuta, prawda, nie budzi żadnych emocji, jak widać, skoro tak się przyznają. Idą do tej pani w urzędzie skarbowym, ja tutaj właśnie... Ale to jest też dowód, że jak działa to takie prawo, nawet nie powielaczowe, ale takie roznoszenie informacji w sposób taki zaraźliwy, partyzancki. To znaczy w momencie, w którym dowiadujemy się, że urząd skarbowy najczęściej po takiej odpowiedzi nie zadawał, jak rozumiem, do tej pory kolejnych pytań i to jest skuteczna odpowiedź, no to w całej Polsce te 10% ludzi w takim stanie zagrożenia uznało, że to jest skuteczne. Tak? Na ciekawy będzie, jak ten delikwent przyjdzie, czy delikwentka, prawda, dadzą bilingi i zdjęcia, na przykład jakichś swoich znajomych, prawda, a ta urzędniczka powie, a mnie to, proszę pana, czy proszę pani, nie przekonuje. Proszę przyprowadzić klientów do mnie na rozmowę. No właśnie, a jaki z tego wniosek? No jak, panie może prezesie? Idiotyzm, no taki wniosek. Ale prawny. Wniosek prawny. Trzeba jaki po prostu wniosek? Uznać, że prostytucję opodatkować po prostu. No, jest faktem. Proszę państwa, no jak na poranek dzisiejszy, no to sporo. Sporo osiągnięć mamy. Mamy, tak. W różnych dziedzinach.